Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Agencja Allianz Borawski Wiesław i Wspólnicy. Cuda się zdarzają, ale nie warto na nie liczyć. Tylko w Allianz na Szelongowskiej 20% taniej. Bezpieczeństwo, wiedza i wartości. Ulica Szelongowska 30, Poznań. Firma Kami to idealne rozwiązanie dla Twojej sypialni. Nowa filozofia odpoczynku oraz komfort zainspirowany naturą. To gwarancja najwyższej jakości w Twoim domu. Kami, wyśpisz się tylko z nami. Ogród Projekt od 12 lat zajmuje się projektowaniem i budową terenów zieleni. Inwentaryzacja zieleni, profesjonalne projekty, kompleksowe urządzanie zieleni. www.ogrodprojekt.pl. Gabinet Biomedical, ulica na Miasteczku 12B przez 175 w Poznaniu zaprasza na zabiegi, leczenia pijawkami i larwami. Są choroby, na które dajemy w zasadzie 100% gwarancję. Smacznego dziś wieczorem życzy sponsor restauracja Kaktus Faktoria. Smak Hiszpanii i Meksyku w centrum Poznania, ulica Ślusarska 5. Wróciliśmy do kuchni, do Tomka właściwie. Tomek, bo tutaj kilka rzeczy jest już przygotowanych. Może zacznijmy, że już jest gotowa zupa, tak? Tak, tutaj krem, zupa, czosnkowy już jest dokończone. Teraz tutaj wystarczy podgrzać, nałożyć na czosy do pojemników i wydać po prostu. Okej, przypomnij, bo to jest zupa czosnkowa, czyli tam 5 ząbków czosnku, tak? Tak jest. Wywar wiarski. Wywar, tak? To gotować, dodajemy w tym momencie śmietanę i to wszystko blenderujemy i zaciągamy. I jest, doprawiamy naprawdę sól, pieprz. Niesamowicie pachnie, to jest niesamowite właśnie i z naczosami, tak? Żadnego Dokładnie, chleba. Żadnego chleba. Rewelacja. Rewelacja, i... super. Teraz tak, są zrobione tutaj dwa sosy przygotowane. Dokładnie tak. To jest, co to jest za sos? Sos śmietanowy. Śmietana ukwaszona plus jogurt naturalny, sól, pieprz i natka pietruszki. I do czego taki sos? W tym momencie tutaj ten sos jest przygotowany do fachity z kurczaka, bo on wychodzi z tortillami pszennymi. I jako dodatek do moczenia sobie tortilli właśnie sos śmietanowy i sos salsa. Ale to jest po to ten sos, żeby tak złagodzić trochę smak? Czy... Tak, i złagodzić i żeby mieć w czym maczać tą tortillę. Hycha, rewelacja. To zapraszamy wszystkich tutaj, wszystkie osoby, które lubią tortilla. Myślę, że takich osób jest sporo. Tortilla to jest rzecz chyba taka cały czas na topie. Tak? Tak jest. No, więc właśnie. Więc zapraszamy Was serdecznie. No i kolejny pyszny sos. Ja już tutaj skosztowałam przed wejściem. Bo to jest tak, ketchup, tak? Ketchup, co tutaj? Pomidor, kolendra, papryczka, chili i jalapeno. Sól, ale niesamowity, niesamowity tutaj sos, bardzo dobry, wcale nie jest taki ostry, mimo że tutaj jest ta papryczka ostra. Ja tutaj chciałam, a właściwie zrobię to, bo powiedziałeś, że zjeść to już za dużo, Dokładnie. Tak? Ale że można spróbować, tak? Tak. Tak. O rany. No tak jak mówiłem, nie kłamałem. O nie, nie. Jezu, jak ja bym to zjadła tutaj, to chyba padła. Nie, no bez przesady, no są właśnie zwolennicy takiej papryki. Ale no bo, naprawdę, o rany. Wiadomo, każdy ma inny gust. Dobrze, że się ciebie posłuchałam. O, ale ostre. Nie, to tą paprykę odkładamy na bok. Ta papryka tutaj też jest na patelni? Nie, nie ma. O, okay, tylko więc... jest w salsie, która pójdzie do tej fachity. A co tutaj jest na patelni? Tutaj świeże mamy... warzywa. Tak jest, świeże warzywa, takie jak cebula bordowa, cebula biała, bakłażan, cukinia i papryka mix. Ale też bardzo ładnie pachnie. No bo i to przyprawiałeś chyba tutaj tak, czymś, tak? Co to jest? Przyprawa taco. Ostra? Ostra. Spróbować? Spróbować, też delikatnie.
Nie mamy wody. Ratunku! Potrzebuję wody. Za chwilę musimy zrobić przerwę, bo nie będę mogła dokończyć tutaj. Ale nie, no ta kuchnia meksykańska, wszystko fajnie, ale jest naprawdę ostra, więc tutaj... No, jak sobie panie radzą w tej kuchni? Słuchaj, jak próbują? No, są zwolenniczki takie, że na przykład... No, bardzo są zadowolone i mówią, że na przykład papryczki jalapeno jest za mało. Aha, okej. Okay. No to ja mówię, to wszystko jest od gustu. Drugiej grupy, która po prostu tak tylko troszeczkę spróbuje i się nie zagłębia dalej, bo nie wiem, nie dała rady. Przy okazji jest fajnie, bo alkohol soli. To trzeba było powiedzieć poza anteną, słuchaj, ale nie, no żartujemy sobie. Okej, okay. Co do tego będziesz dodawał tutaj? To już jest skończone, podsmażamy i w tym momencie to będziemy rzucać na rozgrzaną patelnię. To będą jakieś czary-mary właśnie, tak? Tak, to będzie wszystko podpalane, także... Ona jest tutaj mega, bardzo gorąca, prawda? Bardzo gorąca. No właśnie, no od samego początku się tutaj grzeje, ale tak ma być, prawda? Tak, tak ma być, bo to musi być skwierczeć, warzywka i podpalona. Okej, okay, w takim razie, drodzy Państwo, ja muszę się koniecznie napić wody, więc musimy zrobić sobie krótką reklamę. Po reklamie powracamy do kuchni. Oczywiście przypomnę, że dzisiaj gotuję dla Państwa Kaktus Faktoria. Smacznego dziś wieczorem życzy sponsor restauracja Kaktus Faktoria. Smak Hiszpanii i Meksyku w centrum Poznania. Ulica Ślusarska 5. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Smacznego dziś wieczorem życzy sponsor restauracja Kaktus Faktoria. Smak Hiszpanii i Meksyku w centrum Poznania. Ulica Ślusarska 5. I powracamy do kuchni. Oczywiście bardzo chętnie pomagam. Drodzy Państwo, tutaj jest zmiksowane morele, tak? Brzoskwinie. I wrzucone są do tego te papryczki bardzo ostre. Wow, jak to będzie smakowało? To jest przełamanie smaków. Brzoskwinie słodkie, pikantne, sorbet cytrynowy obtoczony w migdałach. Łamanie smaków. Sorbet cytrynowy, tutaj brzoskwinie z papryczkami ostrymi, ale to jestem ciekawa tego smaku w takim razie. Okej, okay. I co teraz? Co jeszcze tutaj teraz się tak, dzieje? Tutaj grillujemy fileta z kurczaka. On się ugrilluje i zaczynamy powolutku działać. I co później będzie? Później wrzucamy te warzywa, tak? Do tego warzywa wrzucamy na rozgrzaną patelnię z salsą. Tak. Kroimy fileta z kurczaka, na to do dekoracji cytryna i wydajemy. Pyszne. No właśnie, i tutaj podpatruję, tu są migdały, tak? Płatki migdałów, płatki migdałów, tutaj jest sorbet, który czeka na nas, tak? Tak jest. I w takim razie, co jeszcze? Może w czymś Ci pomóc, słuchaj, czy nie? Nie, dziękuję, dam radę. Ale to jest właśnie kucharz, prawdziwy kucharz. Ja chcę tutaj coś pomóc, no to co jeszcze może... Może tutaj... trochę pomieszać, okay. Dokładnie. A tutaj całą papryczkę skroiłeś? Nie, całej nie. Tylko to by było za dużo, dokładnie, tak? Dokładnie, tak. Okej, okay, ale będzie wyczuwalna mimo będzie wszystko. Będzie wyczuwalna. Ale niesamowite, proszę bardzo, jakie tutaj jest zmieszanie smaków. Okej, okay, co jeszcze tutaj? Zupa już jest gotowa, zupa już jest będziemy gotowa, nalewać, tak? Znaczosami, bo nie chcę pieczywem. Dokładnie. Więc tutaj przypomnę, jeżeli jesteście na diecie, zapraszamy do Kaktus Faktoria, bo jest specjalnie przyrządzona dla Was zupa z czosnkiem, chyba że właśnie ktoś nie będzie lubił czosnku, ale są no zastępstwa inne, dokładnie, prawda? Dokładnie, tak. Są delikatne zupy też. Okej. Okay. I teraz co tutaj jeszcze robisz, powiedz mi dokładnie? No w tym momencie grillujemy tutaj fileta z kurczaka do tej fachity. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę musisz się ale rozgrzać. Są zapachy. Pyszne. Tu warzywa już mamy gotowe, także chwileczkę i wydajemy. Bardzo szybko. To wszystko szybko idzie tak naprawdę. Tak jest. No właśnie. Wszystko jest szybkie, także...
Drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście spróbować tych wszystkich pyszności, które serwuje Tomek, zapraszamy Was do Kupca Poznańskiego. Już za chwilę będziecie mogli skosztować tych pyszności. Natomiast widzimy się, Tomek, jutro. Tak jest. No właśnie, i jeszcze w środę, prawda? Tak. A już zdradzisz, co będziesz jutro przygotowywał? Tak. Niech to zostanie słodką tajemnicą. Okej, okay, a będzie coś słodkiego? Będzie coś słodkiego. Będzie. Będzie coś słodkiego, proszę bardzo. Wszystko na słodko. Drodzy Państwo, w takim razie będzie reklama, bądźcie cierpliwi, bo zaraz po reklamie tutaj powrócimy z Tomkiem i będziemy próbować, właściwie będę ja próbowała, taka moja ciężka rola, będę próbować tych wszystkich pyszności. Zapraszam teraz na reklamę. Smacznego dziś wieczorem życzy sponsor restauracja Kaktus Faktoria, smak Hiszpanii i Meksyku w centrum Poznania, ulica Ślusarska 5. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze, niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Smacznego dziś wieczorem życzy sponsor restauracja Kaktus Faktoria, smak Hiszpanii i Meksyku w centrum Poznania, ulica Ślusarska 5. Smacznego dziś wieczorem życzy sponsor restauracja Kaktus Faktoria, smak Hiszpanii i Meksyku w centrum Poznania, ulica Ślusarska 5. Drodzy Państwo, przyszedł czas na degustację. Pyszna zupa, którą muszę koniecznie spróbować. Uwaga, uwaga. Ale dobra. Ja uwielbiam czosnek. Pyszna. Pycha, naprawdę rewelacja. Jest z tymi naczosami. Ale dobra. Fajnie, niesamowite. Drodzy Państwo, zupa czosnkowa. 5 ząbków czosnku, tak? Troszeczkę dokładnie. Wywar jarski, tak? I jeszcze zaciągnięta śmietaną, ale dobre. Mogę przeprosić? Tak, proszę bardzo. Okej, co tutaj kolejnego jeszcze? Co się w tym momencie jeszcze? Teraz tutaj już jest przygotowane sorbet cytrynowy. O, to ja spróbuję, tym tak? Bardzo. A tu już powoli zaczynam nakładać fachitę z kurczaka. Sorbet cytrynowy z migdałami. Słuchaj, masz dziewczynę? Mam. Ach, kurde. No, ale niesamowite. Ale gotujesz. Dla niej też tak dobrze gotujesz? Jeżeli jest okazja, to owszem. Niesamowite. Jeżeli chcielibyście spróbować, przyjdźcie do Kaktus Faktoria. Drodzy Państwo, bardzo dobra restauracja. Ale ten sorbet, bardzo dobry, naprawdę. No właśnie, i co tutaj jest dokładnie? Tutaj jest w tym momencie salsa, warzywa usmażone. Teraz kładziemy na to wszystko fileta z kurczaka. Tak. Do dekoracji możemy użyć kiełek, kiełki lucerny. I ale teraz pyszne rzeczy. W tym momencie bierzemy sobie, tu poproszę miejsce. Okej, okay, robimy miejsce, tak. Patelnia. Może się uwaga. Uda. Wow, ale skwiet. I taki mały efekt. Ale super. I tak podajecie tak podajemy. Do stołu? I tu w tym momencie są tortille. A jak ugasić ten pożar? To samo się wypali. Myślałam, że trzeba kuchać i dmuchać. Drodzy Nie. Państwo, wszystkie te specjały oczywiście możecie spróbować tych specjałów w restauracji Kaktus Faktoria. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tomek świetnie gotuje, pyszne rzeczy. Naprawdę tutaj zapach się unosi. Ale ten sorbet do mnie przemówił, ta zupa również. Naprawdę, no naprawdę żałuję, że masz dziewczynę. Słuchaj, bo jakbyś tak dla mnie gotował, to bym była przeszczęśliwa. Ale to nic, wybiorę się też do restauracji Kaktus Faktoria. Drodzy Państwo, zapraszamy też jutro, ponieważ właśnie jutro i w środę Tomek będzie tutaj gotował dla Państwa. Bardzo Ci, Tomku, dziękuję. Dziękuję również. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro o godzinie 18. Zapraszam serdecznie, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Smacznego dziś wieczorem życzy sponsor restauracja Kaktus Faktoria. Smak Hiszpanii i Meksyku w centrum Poznania. Ulica Ślusarska 5.